tematem naszej dzisiejszej debaty są postulaty osób z niepełnosprawnościami. A moimi gośćmi są Marzena Okła-Drewnowicz, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, jedynka na Świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. I Łukasz Krasoń, Polska 2050, numer 4 na warszawskiej liście Trzeciej Drogi. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek myślę, że naszym widzom należy się wyjaśnienie, bo do debaty zaprosiliśmy też pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, pana ministra Pawła Wdówika. No i pan minister początkowo był zainteresowany udziałem w debacie, wyraził zadowolenie, ale zgody na udział pana ministra nie wyraziła kancelaria premiera. To też w ramach wyjaśnienia, politycy Prawa i Sprawiedliwości i ministrowie muszą uzyskiwać zgody z biura prasowego partii albo z ministerstw po to, by móc debatować. Jeśli pan minister i przede wszystkim kancelaria premiera zmienią zdanie, to serdecznie zapraszamy, bo pytań jest bardzo dużo. Dziękuję, że Państwo przyjęli zaproszenie, bo temat osób z niepełnosprawnościami jest bardzo ważny, tylko że w kampanii dużo osób o nim mówi, ale kiedy dana partia dochodzi do władzy i tak było od lat, nagle okazuje się, że to są rzeczy 10, 15 czy w 20 kolejności realizowane. Gdyby opozycja wygrała wybory, to jakie będą dwa najważniejsze postulaty? Pierwsze do zrealizowania, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo proszę najpierw, pani przewodnicząca, półtorej minuty. Po pierwsze, mamy jedno zobowiązanie, którego się podjęliśmy, a więc podniesienie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. To jest projekt obywatelski. Dzisiaj PiS nie przegłosował, w tej kadencji Sejmu PiS nie przegłosował tego projektu ustawy, skierował go do prac w komisjach i on po prostu tam czeka. W momencie, kiedy będzie nowa kadencja, ten projekt musi być dalej procedowany, więc naszym zobowiązaniem w stosunku do obywateli jest to, żeby ten projekt wszedł w życie. I też druga bardzo ważna sprawa. Od 1 stycznia przyszłego roku wchodzi w życie nowa ustawa mówiąca o świadczeniu wspierającym, która budzi wiele niepokojów, bo nie wiadomo, jaki będzie potrzebny poziom wsparcia do określonego poziomu pomocy, czy też rodzaju pomocy, wysokości pomocy. I drugą, żeby ta ustawa miała sens tak naprawdę, to musi być ustawa o asystencji osobistej gwarantowanej ustawowo. I środowisko osób z niepełnosprawnościami, mówiąc bardzo ogólnie, w ostatnich latach w tej kwestii mocno współpracowało chociażby z Kancelarią Prezydenta. Ten projekt nie ujrzał światła dziennego, więc żeby ta ustawa o świadczeniu wspierającym miała sens, my musimy wspólnymi siłami wprowadzić tę drugą ustawę i czekamy na projekt, który rozumiem jest projektem wypracowanym przez środowisko. I tu stawiamy kropkę. Teraz Łukasz Krasoń, Polska 2050. Dwa kluczowe postulaty do wprowadzenia po przejęciu władzy przez obecną opozycję. Ja się tylko odniosę do tego, co pan powiedział na początku, że pan Wdówik nie przyszedł na dzisiejszą debatę. To jest kolejny element, który łączy Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją, bo Konfederacja też nie przychodzi na ważne debaty dotyczące ważnych spraw, chociażby dotyczących spraw osób z niepełnosprawnościami. No, znamienne, trzeba przyznać. Jeśli chodzi o rzeczy związane już stricte z tematem osób z niepełnosprawnościami, rzeczy niezrozumienia bardzo wiele. I asystencja osobista, ustawa o asystencji osobistej została wpisana jako jedna z 12 gwarancji Trzeciej Drogi Polski 2050 Szymona Hołowni. Aby się to wydarzyło, to trzeba na to patrzeć szeroko, bo żeby to było odpowiedzialne i żeby to spełniło potrzeby i zapotrzebowania osób z niepełnosprawnościami, ale tak naprawdę całego środowiska, musi się to łączyć z nowym orzecznictwem, które wskazuje nie tylko problemy zdrowotne danej osoby, ale przede wszystkim jej potrzeby. Musimy także myśleć o osobach, które chciałyby wejść na rynek pracy. To są te rzeczy, które są szalenie kluczowe, ale nie wszyscy pójdą do pracy. Nie wszyscy będą w stanie rozwijać się w sposób taki, jak dziś sobie układamy w głowie. Jest grono osób, które po prostu ich niepełnosprawność jest tak duża, że te osoby nie będą w stanie sobie poradzić. I tu państwo też musi o nich pamiętać. I tutaj te osoby z niepełnosprawnością intelektualną, one też tu muszą... Musimy na chwilę postawić kropkę, do tego będziemy wracali.
No właśnie, bo przecież mamy konwencję ONZ, która mówi o prawach osób z niepełnosprawnościami. Ta konwencja była ratyfikowana 11 lat temu, tyle tylko, że mam w 2012 roku, tyle tylko, że mam wrażenie, że to jest w dużej mierze fikcja. W październiku 2014 roku, przypomnę, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodna z konstytucją, bo różnicuje te osoby, a tak nie powinno być. No ale stało się tak, że ani Platforma Obywatelska i PSL pod koniec swoich rządów, ani Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat rządów nie zrealizowało tego wyroku. Jeśli będzie nowy rząd i państwo w tych ugrupowaniach będziecie mieli wpływ na utworzenie tego rządu, to kiedy ten wyrok zostanie zrealizowany? Mówiąc szczerze, ten wyrok w kontekście nowego świadczenia wspierającego jest już nieaktualny. Znaczy to świadczenie wspierające, które wchodzi od 1 stycznia, ono odpowiada na właśnie realizację tego wyroku, tylko w zupełnie innej formie niż ten wyrok zapadł tak naprawdę. My jak rządziliśmy jako Platforma i PSL, wprowadziliśmy świadczenie pielęgnacyjne w wysokości minimalnego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Zrobiliśmy w pierwszej kolejności dla tej grupy, ponieważ dzieci, wiadomo, nie mają źródła utrzymania żadnego. Natomiast dorosłe osoby z niepełnosprawnościami już mają choćby rentę socjalną, oczywiście w niewielkiej wysokości, ale to źródło jest, więc daliśmy ten pierwszy krok. Natomiast powinniśmy dać drugi krok i o tym drugim kroku właśnie mówił ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o który wnosili sami posłowie PiS-u. I my, to on był w jesienią 2014 roku i my w 2015 roku przygotowaliśmy projekt ustawy razem ze środowiskiem i zostawiliśmy w projekcie budżetu pieniądze na jego realizację. I PiS, który wnosił o ten wyrok, nie zrealizował go przez 8 lat. I my, będąc w opozycji, oczywiście złożyliśmy projekt ustawy, który realizował ten wyrok. Ten projekt ustawy bodajże nawet nie miał nadanego numeru druku. Więc dzisiaj sytuacja jest taka, że to świadczenie, które wchodzi z dniem 1 stycznia, ono w ogóle wprowadza nowy system finansowania czy też pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Ale kardynalnym grzechem PiS-u jest to, że nie wprowadził nowego, jednolitego systemu orzecznictwa, bo żeby ta pomoc była adekwatna do potrzeb, te potrzeby muszą być określone i według jednakowego narzędzia. O systemie orzecznictwa za chwilę. Dobrze. Teraz zapytam o realizację tego wyroku i to, w jaki sposób widzi pan wykonanie tego wyroku bez różnicowania osób z niepełnosprawnościami. Bardzo proszę. Idę do tych wyborów z hasłem wszyscy jesteśmy równoważni. Takich miejsc, gdzie różnicuje się, dzieli i tak niejednorodną grupę, jaką są osoby z niepełnosprawnościami, niestety jest dużo więcej. I a propos tego wyroku, zdecydowanie trzeba go wykonać, to nawet nie ma o czym mówić, to wymaga po prostu solidarność wobec wszystkich ludzi i taka godność i szacunek wobec tych ludzi. Ale takich miejsc, gdzie właśnie takie rzeczy się dzieje, jest więcej. Mamy tak zwane renty EWK, czyli kobiety, które kiedyś wcześniej przeszły na wcześniejszą emeryturę i dzisiaj te osoby nie mogą brać świadczenia pielęgnacyjnego chociażby. To jest parę tysięcy osób, może kilkanaście tysięcy osób i im się odbiera to prawo, aby mogli powiedzieć, i tak te osoby świadczą. Są z tymi swoimi już dorosłymi przecież osobami z niepełnosprawnością i tak się im poświęcają 24 godziny na dobę, a o tych osobach się zapomina. My powinniśmy znowu jednak spojrzeć na człowieka, a nie tylko wyłączyć na tabelkę w Excelu, bo ja już mam tego naprawdę dość. Mam naprawdę tego dość patrzenia na człowieka jako osobę, na osobę z niepełnosprawnością, jako kogoś, kto wyciąga tylko rękę po coś. Nie, te osoby mają prawo być traktowane podmiotowo i żyjemy w kraju, który powinien dostrzegać te osoby. Nas po prostu na to stać. Nas nie stać właśnie jest na niepomaganie. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, a jeśli rozmawiamy cały czas, tak naprawdę kręcimy się wokół tematu asystencji osobistej, to w jakim wymiarze i kiedy, jeśli opozycja wygrałaby te wybory i utworzyłaby rząd, kiedy moglibyśmy liczyć na taki system asystencji osobistej? W tym kontekście chciałbym przypomnieć deklarację Kancelarii Prezydenta, jeśli możemy, to pokażmy wpis
z właśnie Kancelarii Prezydenta, który pojawił się na Twitterze. Chciałbym, aby prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami trafił do Sejmu do końca 2021 roku. Dzięki tym rozwiązaniom Polska w coraz większym stopniu będzie stawała się nowoczesnym państwem. To mówił prezydent Andrzej Duda. No, przypomnę, mamy rok 2023. Tego projektu cały czas nie ma. Nie zostało to zrealizowane. Wiemy też, że to nie jest łatwa rzecz do zrobienia, chyba że państwo macie inne zdanie. W jakim wymiarze i konkretnie do kiedy, jeśli obejmiecie władzę, będzie to zrealizowane? Tak jak powiedziałam, już odpowiadając na pierwsze pytanie, nie wyobrażam sobie, żeby ten projekt o asystencji osobistej był projektem, który złożą po prostu politycy. To musi być projekt, który jest mocno skonsultowany ze środowiskiem. I my dlatego czekamy, czy też przede wszystkim będziemy chcieli zapoznać się z tym projektem, który został wypracowany przez środowisko. I jeśli będzie zgoda na ten projekt, no to wtedy będziemy go składać w Sejmie i będziemy po prostu go realizować. To jest fundament. Projekt o asystencji osobistej, znaczy asystencja musi być gwarantowana ustawowo. Nie może być tak, jak jest dzisiaj, że asystenci są finansowani na przykład od marca do grudnia, bo w grudniu się kończą pieniądze, później są następne konkursy i wtedy organizacje ubiegają się o te pieniądze albo samorządy zlecają organizacjom, więc tak naprawdę asystent jest do 31 grudnia, a 1 stycznia już go nie ma. Nie może być tak, ale tak jest dlatego, że PiS nie wprowadził ustawowej gwarancji, tylko wprowadził program, na który ogłasza konkurs. I stąd właśnie tak naprawdę no, cierpią osoby, które potrzebują tej pomocy, wsparcia. Łukasz Krasoń? Asystent osobisty to jest ktoś, kto pomaga się człowiekowi ubrać, usiąść na wózek, pojechać tam, gdzie chce pojechać. Oddaje człowiekowi podmiotowość i godność. Organizacje pozarządowe, ale całe środowisko przygotowało coś takiego jak dekalog asystencki. 10 zasad, którymi trzeba się kierować, aby ta usługa była spełniała realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. I ja wiem, że ten projekt ustawy, który ponoć Kancelaria Prezydenta przygotowała, ona została. Alarm chyba możemy. Tak, bardzo możemy zaczynać pracę. Na szczęście nic się nie dzieje. Więc to, co przygotował prezydent, zostało pokazane w wąskiej grupie osób działających w środowisku. I ja wiem tylko tyle, że te osoby, które widziały tą ustawę, złapały się za głowę i powiedziały, że nie chcą czegoś takiego w ogóle na oczy widzieć. To pokazuje, że pan prezydent nie podszedł poważnie do tematu. Nie wziął z tych doświadczeń, które przecież Zachód już ma, bo tamte usługi są od wielu, wielu lat świadczone na naprawdę fajnym poziomie. Jeśli pan pyta, kiedy ma się to wydarzyć, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy tak bardzo do tyłu, że nam brakuje od 100 do 200 tysięcy osób, które mogłyby tego typu usługi świadczyć. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć, że usługa asystencka, tak szeroko zakrojona, dedykowana temu środowisku, to jest także możliwość znalezienia fajnej pracy. To da impuls na rynku pracy, aby te osoby mogły świadczyć te usługi w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością. Jak szkolić takie osoby? Takie pytania pojawiły się, kiedy zapowiadałem dzisiejszą debatę, to dostałem mnóstwo głosów od osób, które są albo opiekunami, albo rodzicami osób z niepełnosprawnościami i wskazywali na to, że oni oczekiwaliby tego, by powstał cały system szkolenia takich osób. W tym kontekście zapytam jeszcze o jedną, wydaje się dość prostą rzecz, bo ja nie znałem tego słowa, nie wiem, czy państwo znacie, komfortka. Taki apel o to, by pojawiały się miejsca, które są pomieszczeniami tak naprawdę, gdzie można położyć osobę z niepełnosprawnością, dokonać wszelkich potrzebnych czynności, na przykład przewinięcia osoby, która tego potrzebuje, bo takich miejsc w naszej przestrzeni brakuje. Czy państwo znacie ten postulat, bo wypowiadam go też głośno, bo byłem o to poproszony, super, po to, by było to omawiane, po to, by ludzie też oczekiwali. Przecież to jest coś, co bardzo łatwo można byłoby zrobić. Więc tutaj, nie wiem, pani znała to słowo? Znaczy, ja wiem, że naprawdę wydawałoby się czasami małe rzeczy, prozaiczne, proste dla osób z niepełnosprawnościami,
są naprawdę wielkimi rzeczami. Znałam, tak. I chodzi o to, żeby przestrzeń budować przyjazną osobom z niepełnosprawnościami. Ja uśmiecham się, bo mam też wielu przyjaciół, teraz na przykład mam przyjaciela takiego, który mieszka na jednej z świętokrzyskich wsi i wiem, z jakimi barierami tam się spotyka. Inna sytuacja jest osób z niepełnosprawnościami w dużym mieście, inna jest naprawdę w środowisku wiejskim, a przestrzeń potrzebna jest taka sama do budowania i mamy bardzo dużo do zrobienia. Ja po prostu, jak widzę, pan Łukasz widzi jeszcze na pewno więcej, ale ja spotykając się właśnie z osobami z niepełnosprawnościami, widzę, że każdy ma też inne potrzeby i my musimy tę różnorodność po prostu budować. Bardzo proszę. Ja w tej kampanii przyjechałem tym wózkiem po Warszawie, nie tylko, już ponad 200 kilometrów. I coś rzeczy, które należy poprawić. Nawet tak, wydaje mi się, bo Warszawa jest dobrze do tego przygotowana, jeśli mówimy w perspektywie miast Polski, to i tak jest wiele do zrobienia. My będziemy przygotowywać, bo sobie taki cel dałem po tych moich doświadczeniach w ostatnich tygodniach, analizę, aby rozbudować departament budowlany o inspektorat dostępności. Aby wszystkie nowe inwestycje, które będą oddawane, musi przyjść strażak, musi przyjść inspektor budowlany, ale też powinien przyjść ktoś, kto zbada dostępność budynku. Nie ma mojej zgody na to, aby nowoczesny budynek, nowoczesny podjazd nie spełniał norm. I tu nie mówię tylko o zmianie przepisów, bo te często przepisy są tworzone przez teoretyków, którzy nigdy ani na wózku nie siedzieli, ani nigdy nie mieli wady wzroku i tak dalej, i tak dalej. A te potrzeby są i w XXI wieku, tak jak na Zachodzie, powinniśmy dążyć do najlepszych standardów, bo to, o czym pan mówi, komfortki, na Zachodzie jest od lat. Ja z komfortkami po raz pierwszy się spotkałem właśnie na wyjeździe zagranicznym i tak to jest bardzo potrzebna rzecz, która tak naprawdę nawet w dzisiejszych warunkach jest bardzo łatwa do implementacji, bo to wystarczy po prostu w miejscach, gdzie te łazienki są wystarczająco szerokie, zamontować rozkładane jakby łóżko chowane na ścianę i to podnosi komfort życia tych ludzi diametralnie. Takich małych rzeczy jest bardzo dużo. Przy projektowaniu tych miejsc również właściciele takich miejsc mogą i powinni o tym myśleć. To jest proste, jeśli mogę. Budynki, przestrzeń, ta infrastruktura infrastrukturalna to jest jedno, ale właśnie patrząc na osoby, które mieszkają na obszarach wiejskich, absolutnie wykluczonych komunikacyjnie, niezbędne są środki finansowe, choćby z tego PFRON-u, które będą pozwalały dofinansować taki środek transportu, który pozwoli dotrzeć do miejsca pracy, bo ci ludzie mają możliwość podejmowania tej pracy, są gotowi pracować, ale po prostu nie mają tam jak dotrzeć i to jest wielka bariera, a po to są pieniądze, po to powinny być pieniądze z PFRON-u, a dzisiaj są pieniądze na samochody, które nie mogą ludzie sięgać, bo nie są w stanie spełnić tych warunków. To ja tylko dodam w tym, jeśli mogę. Bardzo proszę. Mówimy o KPO, że KPO trzeba odblokować. To ja podam bardzo prosty przykład. W KPO i w tych wszystkich funduszach unijnych jest mnóstwo pieniędzy, które możemy przeznaczyć właśnie na te cele. Tak. I niech mi pan Ziobro przyjdzie i powie prosto w oczy, że dla niego te jego dyrdymały są ważniejsze od komfortu życia setek tysięcy ludzi w Polsce. Bo te pieniądze tam ukryte wylądowałyby właśnie na tego typu cele. One poprawiłyby jakość również. Poprawiłyby jakość, żebyśmy wreszcie, osób z niepełnosprawnościami. Żebyśmy wreszcie mogli podgonić Zachód, żeby te osoby właśnie miały lepszy transport, abyśmy te bariery architektoniczne mogli szybciej likwidować, bo one wiadomo, nie zlikwidujemy ich od razu. Czy nawet, żeby przygotować tych ludzi, którzy za chwilę będą asystentami. To jeszcze dwie kwestie. Proszę o krótkie odpowiedzi. Chociaż temat jest bardzo szeroki. Co z systemem orzekania o niepełnosprawności? Bo jak zrobić to w taki sposób, by budżet to wytrzymał? Politycy, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, mówili, choć nieoficjalnie, nie pod nazwiskiem, wszyscy chcielibyśmy to zrobić, ale mamy świadomość, że to są tak potężne koszty, że szczerze mówiąc, nikt się nie chce za to zabrać. No właśnie, jak to zrobić? I czy się w ogóle da?
Dzisiaj PiS nabałaganił naprawdę bardzo dużo. Nie chcę być tylko tutaj absolutnie krytyczna, ale powinien... No, wy też rządziliście i mogliście to zrobić wcześniej. My, jeśli chodzi o obszar związany z osobami z niepełnosprawnościami, robiliśmy wiele, wiele rzeczy, na przykład podnosiliśmy świadczenie pielęgnacyjne, czy też wprowadzaliśmy rozwiązania, które likwidowały też te bariery. Na pewno wprowadzaliśmy, zmniejszaliśmy na przykład barierę związaną z tym limitem do dorabiania, ale idąc do przodu. Orzecznictwo powinno być jedno. Powinno być jedno i PiS doskonale o tym wiedział. Dlatego w 2017 roku ówczesna premier Szydło powołała specjalny zespół, który miał zająć się właśnie wypracowaniem funkcjonowania tego jednego zespołu. Mieliśmy poznać wyniki prac tego zespołu do marca 2018 roku. Nie poznaliśmy. Przedpremier Morawiecki przedłużył ten termin do czerwca 2018 roku. Dopominaliśmy się tego systemu, bo tu muszą się zaangażować instytucje, bardzo różne instytucje. Stało się tak, że od stycznia będzie funkcjonował kolejny system orzecznictwa, który będzie wprowadzał bardzo duży bałagan. Wiele osób będzie traciło, część będzie zyskiwało. Co my dzisiaj możemy zrobić? Czasu mamy mało i wiemy, że po wyborach nie zdążymy do 1 stycznia wprowadzić nowego, jednolitego systemu. Ale to, co możemy zrobić, to, żeby dopilnować tego, aby ten poziom wsparcia, który miał być określony w rozporządzeniu, którego nie widzimy, żeby on nie wykluczał ludzi, żeby on w sposób jak najbardziej optymalny oceniał potrzeby osoby z niepełnosprawnościami i adekwatnie do potrzeb przyznawał tę wysokość świadczenia wspierającego. Piąty system, ten kolejny musi wejść w życie, bo jest wymogiem świadczenia wspierającego, ale to nas nie zwalnia z tego, żeby pracować jeden system. Pan Łukasz, za długo już czekamy. To jest ten fundament systemu. Tak. Dobre orzecznictwo, które odpowiada potrzebom ludzi, a nie widzimy się polityków, to jest fundament systemu. I jeżeli mówimy, skąd brać doświadczenia, to weźmy doświadczenia z Kanady, weźmy doświadczenia z Niemiec, weźmy doświadczenia z krajów europejskich, weźmy doświadczenie chociażby z katalogu ICF, który bardzo jasno to jest unowocześniane przez wiele, wiele ostatnich lat. Pokazuje, że się da. Osoby z niepełnosprawnościami powinny wreszcie mieć jasny, przejrzysty system orzecznictwa, a nie jak jest dzisiaj, że osoba z zespołem Downa musi co 2-3 lata udowadniać, że dodatkowy chromosom nie zniknął, a może noga, którą ktoś stracił w wypadku samochodowym, nie odrosła. To są absurdy. Jeżeli mówimy o państwie, które chce podawać rękę, to dzisiejsza Polska w ogóle nie odpowiada tym standardom, a mamy do tego pełne prawo. I ja powiem więcej, że, bo często właśnie to, co pan powiedział, politycy mówią, że to są koszty. Są analizy, które pokazują, że tam, gdzie politycy widzą koszty, krótkoterminowo, długoterminowo, są oszczędności, bo jeżeli dzisiaj osoby z niepełnosprawnościami, nie ma ich praktycznie na rynku pracy, bo to jest raptem 30% w skali kraju, gdzie średnia europejska jest dużo ponad 50%, to jeżeli uwolnimy tym ludziom możliwości, podamy im rękę, to te osoby wejdą na rynek pracy, tam gdzie się da, pobudzimy gospodarkę w totalnie nowych przestrzeniach, a my tego przecież potrzebujemy. Polska rzeczywiście, dokładnie, jeśli tak, o tę aktywność wypada nie za dobrze. Jeśli dobrze pamiętam, nasz kraj był 25. Na 27 krajów. Albo nawet ja mam w 32. Tylko musimy biec dalej. O ostatnią rzecz jeszcze chciałbym zapytać, która jest też ważna dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Podczas sejmowego protestu usłyszałem zdanie, mówię o tym pierwszym proteście, które myślę, że zostanie ze mną na zawsze. To były słowa, które później słyszałem też, bardziej interesując się tym tematem, wypowiedziane przez rodzica, przez mamę, która powiedziała: modlę się o to, żeby moje dziecko umarło przede mną, bo boję się, że kiedy ja odejdę, to nikt nie będzie się w stanie moim już później dorosłym dzieckiem zaopiekować. Co zrobić, żeby rodzice, którzy ze względu na wiek, ze względu na choroby i na to, że będą musieli kiedyś odejść, mogli odejść w spokoju, mając świadomość, że ich dorosłe dziecko z niepełnosprawnością ma odpowiednią opiekę. Dlaczego na przykład nie płacić matce, która zajmuje się nie dzieckiem, nie tylko dlatego, że jest matką, ale również też dlatego, że jest w stanie zapewnić i pomoc, i rehabilitację, i
mogłaby być i matką, i asystentką, która jednocześnie miałaby odpowiednie środki na to. Jak sobie z tym poradzić? Ja też bardzo często spotykam się właśnie z takimi obawami matek, najczęściej, bo to są matki. Przede wszystkim osoba z niepełnosprawnością musi mieć taką pomoc, żeby mogła sama dysponować na przykład środkami finansowymi, żeby nie było też tak, że ta mama do końca życia jest przywiązana, czy też jest zobligowana do tego, żeby była tą jedyną opiekunką swojego dziecka. Chodzi o to, żeby dać przestrzeń, taką niezależną przestrzeń. To jest w ogóle zmiana filozofii myślenia. Kwestia mieszkań wspieranych, czy też wspomaganych, czy też mieszkań ze wsparciem. Taki system mieszkalnictwa funkcjonuje doskonale w Gdańsku. Ja naprawdę uważam, że to jest modelowe rozwiązanie, z którego możemy skorzystać w Polsce. Chodzi o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły jak najbardziej samodzielnie przy pomocy asystenta osobistego funkcjonować. Tak, żeby rodzic też wiedział, że jego dziecko jest w stanie w społeczeństwie funkcjonować przy wsparciu asystenta naprawdę samodzielnie. Bardzo proszę. Jak najmniej instytucji, jak najwięcej dedykowanego, skrojonego na miarę usług, jak najwięcej usług skrojonych na miarę konkretnej osoby. Polska już od dawna powinna odejść od systemu DPS-ów, do czego nawet nawołuje konwencja ONZ. Niestety wiemy, że rząd PiS-u buduje kolejne DPS-y, a to prowadzi do sytuacji takich jak chociażby w Rzeszowie, gdzie mój kolega, który ma dziecięce porażenie mózgowe. Jego babcia już nie miała siły się nim opiekować, wysłali go do Szczecina, do DPS-u i jakby jak on może funkcjonować, jak on może czuć się panem w swoim własnym kraju, jeżeli kraj go tak traktuje. Wsparcie powinno być dedykowane w miejscu lokalnym, tak aby właśnie ci rodzice, którzy mają bardzo dzisiaj trudne często decyzje przed sobą, żeby czuli, że jeżeli cośkolwiek się wydarzy, to żeby to było dla nich po prostu odpowiednie. Ale ja jeszcze dodam jedno zdanie, bo to jest moim zdaniem ważne, bo często tak też słyszę od polityków czy od osób postronnych, że dobrze, mamy tutaj temat osób z niepełnosprawnościami, to jest raptem 10% społeczeństwa, no mamy inne grupy ważniejsze. Nie, to nie jest 10% społeczeństwa, bo dobrze skonstruowany system dedykowany osobom z niepełnosprawnościami to jest polisa nad wszystkich, bo ktoś dzisiaj może być zdrowy, ale nie wie, co go spotka jutro, ktoś komuś się może urodzić. Dziecko z niepełnosprawnością, ktoś po prostu może mieć za chwilę więcej lat w PESEL-u i ten człowiek będzie wymagał wsparcia i dobrze skonstruowany system to jest tą polisą, która da nam oddech, jeśli coś się wydarzy, nie daj Bóg oczywiście, ale jeśli coś się wydarzy, powinniśmy mieć to poczucie fundamentalnego bezpieczeństwa. Niech to będzie puenta tej części naszej debaty. Mamy dosłownie ostatnie minuty i ja mogę zadeklarować, bo dzisiaj te wszystkie deklaracje brzmią bardzo dobrze, ale w wirtualnej Polsce będziemy też po wyborach przyglądali się, jak one są realizowane w zależności od tego, kto będzie za to odpowiadał i to mogę obiecać. Na koniec zapytam jeszcze o bieżące sprawy polityczne, bo Donald Tusk zadeklarował, że weźmie udział w debacie organizowanej przez TVP. Namawiał do tego Jarosława Kaczyńskiego, ale Jarosław Kaczyński odmówił, bo powiedział, poinformował, że będzie w tym czasie w Przysusze. Kogo Trzecia Droga oddeleguje na tę debatę? Mamy dwóch świetnych liderów w Trzeciej Drodze, Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Który z nich? Nie wiem, ktokolwiek nie pojedzie z tej dwójki, będzie świetnie reprezentował nasz koalicyjny komitet wyborczy. A jeśli chodzi o kontrkandydata, tego głównego, z Prawa i Sprawiedliwości, nieoficjalnie politycy PiS-u mówią, że być może będzie to Mateusz Morawiecki. To jest dobrze czy źle z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej? Takie starcie Tusk-Morawiecki.
Znaczy, dla nas udział w tej debacie jest absolutnie bezproblemowy. To jest okazja do tego, żeby ludziom, którzy są, którym się sączy jad kłamstwa w telewizji, w TVPiS-ie, jest to okazja do powiedzenia prawdy. Kto będzie z drugiej strony? No już wiemy, że Jarosława Kaczyńskiego nie będzie. Boi się Donalda Tuska, raz już z nim przegrał w debacie. Mateusz Morawiecki, premier, też będzie miał gigantyczny problem, bo wiemy, że był doradcą w rządzie premiera Tuska i wiemy też, jakie głosił poglądy, które dzisiaj są inne z tymi, które deklaruje będąc w PiS-ie. Więc to PiS ma problem, my problemu nie mamy. To będzie starcie gigantów, czy raczej nudne odpowiadanie na pytania, czego się Państwo spodziewacie? 10 sekund ostatnie, bardzo proszę. Myślę, że można się spodziewać wszystkiego, to w zależności jak gospodarz będzie prowadził owe spotkania, ale ja bym chciał, żeby na końcu zwyciężyła Polska. Żebyśmy 15 października mogli powiedzieć, że także ta debata przyłożyła się do tego, że część wyborców PiS-u zrozumiało, jak źle zrobią, jeśli 15 znowu zagłosują na PiS. I 10 sekund. To będzie wyjątkowa okazja, żeby móc powiedzieć ludziom prawdę ze strony, mogę powiedzieć, zjednoczonej opozycji. I z pewnością ta debata będzie budziła emocje i będzie żywo oglądana. Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Łukasz Krasoń, Polska 2053 Droga.